No, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, przepraszam. Chciałem powiedzieć 19, nie wiem czemu, ale już się naprawiłem, tak? Dobra, wrzucamy czwóreczkę i grzejemy. Oczywiście wrzucamy też sobie jeszcze Fawcetta 30 i krawimy. Siano, bo nie trawę. Taki żarcik. Nie, no wiem, że nie śmieszne, ale ogólnie grabimy siano, potem będziemy to prasować w kostkę, sypmy. No i potem będzie zbierane. Tam już sobie case stoi z przyczepą. Przygotowany. Czemu case? No bo nie mam innego ciągnika. 30 stoi. No przecież właśnie mogliście powiedzieć, przecież masz 30, ale 30 nie mam, bo 30 stoi już na polu, przygotowana na kolejny odcinek jeszcze. Ona sobie tam stoi i czeka i czeka. I będzie sobie stała. Tutaj sąsiadowie większym trochę się faplowałem, ale myślę, że nie będzie o to zbytnio zły. No ale wiecie. Sąsiady są różne. Nieraz przyjdzie na piwo, nieraz nie. Wiecie jak to jest z tymi sąsiadami. Raz cię lubi, na drugi dzień cię nie lubi, potem na trzeci dzień znowu cię lubi. To tak bieda. A tak. Jest z tymi sąsiadami. No ale. 23 800 na koncie. Nic nie kupuję, bo nie stać mnie. W sumie to nie mam pomysłu co by kupić. Bo ostatnio kupiłem przyczepę. Na pewno większej beczki nie kupię. Może coś sobie myślałem, może jakiś rozrzutnik większy lekko. Bo jednak trochę ten mój lizard to jest trochę mały. Bo on tam 3,5 tony mieści. Jeszcze na razie jeszcze nie będę go zmieniał, wiadomo, no bo jeszcze sobie nie najeździłem aż tyle. No ale to wtedy znowu jak zmienię rozrzutnik, to nie będę miał co robić 30. 30 tylko praktycznie do przesiewki wtedy by była. Bo do rozsiewacza to taka trochę przemała, no bo 7 to trochę dużo, tak? No wiadomo, 7 udźwignie, ale. Ale z 30 to tak trochę ciężko. Więc 30 tylko by była głównie do. W sumie do prasy i do przesiewki, tak? No ale. Na razie niech jest ten rozrzutnik jeszcze, myślę, że jeden sezon na pewno, może dwa. Potem coś kupię, może pod, prawdopodobnie pod case'a, no bo czwórka to widzicie, najczęściej jeździ siewnikiem. Bo do case'a nie zapinam siewnika, bo nie chce mi się. Znaczy nie to, że mi się nie chce, ale jakoś ten Ursus lepiej mi pasuje do siewnika. Wiadomo, że case jest mocniejszy, tak? I lepiej by sobie radził. No ale... Case jest bardziej do ciężkiej roboty, czyli do talerzówy, a ta talerzówa trochę koni potrzeba. Niby 4,2 metra chyba tam ma, czy ile tam, nie wiem nawet. Niby 4 metry, ale dość ciężka skubana jest. Więc do tego sobie jeździ z nią case'ik. Widzieliście, czwórkę próbowałem już z tą talerzówką. Na początku jak kupiłem, to był przecież Ursus. A potem dwa odcinki dalej, tam trzy, kupiłem sobie case'a. Nie pamiętam. A właśnie, promocje muszę wam pokazać, są takie, no ten rozrzutnik jest fajny, ale wiadomo, mam go na serii z Enklika. No i tam go ciągnę, kurde, dużym case'em, który ma 400 koni, tak? Czy też John Deere 8R. Nie powiem, że case ma 380 koni, no bo on tam... Jest tej troszeczkę słabszej konfiguracji. Tam 400 koni ma, jakoś tak chyba. Albo 380, albo 400. Nie pamiętam. Bo ja chciałem CFX-a, nie chciałem się bawić już w tą ręczną skrzynię, co John Deere ma. Czyli sobie zmieniać na się ręczną. No, wiadomo, że sobie biegę przerzucać. Więc, no. Więc sobie wziąłem specjalnie słabszego Magnuma. Wiedziałem, że to jest różnica tam 20 czy tam 30 koni. Że będę miał 30 koni mniej, no ale dzięki temu będę miał lepszą skrzynię, więc... Jakby nie było coś zacząć, ale no... Widzicie, szybko jest grabianie. Oczywiście już jeden pokos sobie naokoło zrobiłem przed odcinkiem. Żeby nie było. Bo nie chciałem też od samego wyjazdu z gospodarstwa, no bo i tak zaraz będę wyjeżdżał, kurczę, 60 z gospodarstwa. No i... No akurat case'em to case stoi koło gospodarstwa, bo na polu, ale... Ale wiecie o co chodzi. To prasowanie będzie ciekawe, bo ja lubię prasować tym zestawem.
No, 5 minut zgrabiania, więc taka w sumie szybka robotka. A miniaturkę jakoś sobie wystrugam. Jeszcze nie wiem jaką, ale jakąś sobie tutaj wystrugamy miniaturkę. Albo pojadę w dół, bo będzie bliżej. Jedzie mało paliwa w czwórce, ale... O, tam wieca. Jeszcze kiedyś zatankuję po odcinku. Bo na razie nie jest potrzebne, jakby przed wyjazdem na pole do siewów będzie potrzebne mi paliwo, ale to wiadomo. Tutaj jak widzicie, bizon sobie już przygotowany powoli jest. No dobra, sprawę to mogę sobie już nawet zmienić. Oj! Na dobrą sprawę mogę powoli podpiąć sobie nawet ten ciemnik, ale no, jeszcze za szybko. Niech sobie na razie stoi z tą zgrabiarką. Tutaj sobie, jak widać, z tyłu założyłem przed odcinkiem. Znaczy no, zjechałem ze zwiększenia i sobie już nakładałem ten stół powoli. O, jest, to 60 jest głośno. Nie no, oczywiście drugi zakres sobie wrzucimy, nie na dwójce. Czwóreczka. Piąteczka. Jakie to jest głośne. Wiem, że się z tym jedzie 8 na godzinę, więc powstę 30 sobie zrobimy. Zrzucimy sobie na pierwszy zakres. Na czwórkę. Na trójkę trochę wolno będzie. Zrzucimy sobie czwórkę. No i tak to można prasować, jeszcze GPS by się przydał, no ale wiadomo, to jest polska siódemka, no to nie ma GPS-a. Znaczy, no wiecie. Mógłbym zrobić sobie taco i bym miał już GPS-a, no ale wiadomo, co chodzi. To jest polska seria i chcę, przydało się trochę realności, tak? Gdzie to takie 60 GPS-a? Pan, weź pan, daj spokój. No i dobra. Środowisko balsana mi spadło, ale zaraz będzie dużo obornika rzucane, więc powinna znowu podrosnąć. Teraz już nie oram. Znaczy, no orać będę po oborniku jakieś tam pole, jedno, dwa, pod odcinek tylko, tak? No a potem raczej reszta talerzyła będzie szła. O, ale tu jest tych kostek. Alt-X. Alt-X. Alt-X, nie kontroli. No tak, już dupa, bo już chyba z 10 kostek zrobiłem, ale... Czekaj, 2, 4... 14 kostek zrobiłem. No ale nie policzyło tego. No to zapomniałem zresztować. A się kapnąłem dopiero teraz, jak sobie... Już ruszyłem. A w sumie mogę po kolei prasować te przejazdy, bo... Tak to jest tak szeroko pograbione, że... To jest tak szeroko pograbione, że nie ma problemu z tym. O, kostka się nie zabije, więc nie ma problemu. Tak ciekawe się mogę pokazać, jak to idzie 9, 10, 11. No więc tak sobie dość sprawnie to idzie. Wiadomo, tam trochę kostek siana wywiozłem, tak? Znaczy wywiozłem. Skarmiłem, ile się dało. Znaczy, no nie wrzucałem do koryta czysto, ale robiłem TMR z 6 kostek siana, a nie z 4. A nie z 4, o. Bo tak robiłem 4, no i tam 4 tony chyba kieszonki robiłem. A teraz stwierdziłem, że mam tak dużo siana, a ja siano kosy mam przecież na łące. No to muszę zwiększyć dawkę siana. Więc rzucałem 6, czyli 3 tony słomy, 3 tony siana, 2 słomy i 3 pisonki, tak to wychodziło. No bo to jest 8-tonowy paszowóz, więc... No i elegancko to idzie. Jedna przyczepa kostek na pewno będzie. To już mogę wam z góry powiedzieć. Nie pracowałem tego przed odcinkiem, jakby kogoś to interesowało. No ale widzę sobie, jak to leci. Już mówię, że jest 28 kostek. A tu jeszcze zostały dwa pokosy w środku i ten jeden... Taki...
przybrzeżny, można powiedzieć. Bo nie ma takiego słowa fajnego. Więc niech będzie przybrzeżny. Bo pokos naokoło też nie mogę powiedzieć, no bo on dookoła nie szedł. Bo poprzeczniaka nie było zrobionego. Znaczy poprzeczniak był na raz odgrabiony, ale to wiadomo. Śródka to jest zwinne, to się wykręci. Elegancko. No i dobra, pięknie to idzie. Tutaj fajny szynek idzie, bo jak już widać, już jest większy pokój, bo to na początku był tylko na raz przegrabiony. To końcówka, no to tak widać, że te kostki nie szły, a teraz to jak złapie, to w sumie... O, się zawiesi na tym zaczepie przez przypadek. To nawet jedna koło drugiej wyskakujesz. A to dobrze. Bo wtedy będzie łatwiej mi zbierać się. 79 kostek chodzi, więc... Więc ponad przyczepa będzie. No bo tam te 15 kostek mi nie policzyło pierwszych. Znaczy policzyło, ale... Ale wcale przed resetem było tak. Do ogólnej puli kostek mi doliczyło, ale nie do tej. Ale do... aktualnie mi nie pokazało, więc... Czyli jest 50, czyli 65 kostek już jest. Więc na tym drugim przyczepie będzie wielki... To się mówi uj. Ale będzie. Nie wiem, ile kostek będzie na tej drugiej przyczepie, ale coś tam będzie, bo tutaj trzeba jeszcze... Oczywiście jak to zbiorę, to gnojowice tutaj wybrać. A to chyba sobie Case'em wyleje, wiecie? Bo Case dzisiaj będzie miał taką robotę, można powiedzieć, bardziej stojącą. No i dobra, tutaj... Cyk. Dozbieram sobie ten omijak. No a ten pokos, jak sobie już liczyłem w głowie, ale nie mówię tego, że akurat idealnie wiedzie, że tam przy tym wyjadę. Przy asfalcie. Ale to jest bardzo dobry znak, że jak wyjadę przy asfalcie, to wtedy się złożę i będę miał blisko na gospę. Znaczy no ten, jakbym tu u góry skończył, to też bym miał blisko, bo musiałbym całe krowy przejechać, ale... Ale też by było blisko, więc jeden pies w sumie. No i tutaj to lepiej, bo wiadomo. Bo sobie mogę praktycznie od razu na miejsce odstawić, ale to wiadomo. To tam po odcinku będzie odstawiany, no bo trzeba by miniaturkę jakąś zrobić. Na łące. Więc prawdopodobnie będzie i Case na miniaturce, i tutaj świtka. Coś ci się wymyśli, ale... Ale jeszcze nie wiem co. Dobra, to trzeba jeszcze... Oj! To trzeba jeszcze raz sprasować. Dawaj gazu! A taki omijak, no to jest kurczę półkostki, nie? Czy no nie półkostki, ale... Ale 100 kilo tam wydało. Więc miejsce kilo, a nie miejsce kilo. No i dobra, i pięknie, ostatni pokos idzie, więc... A w kolejnym odcinku... Żniwa rzepaku... To już mogę wam powiedzieć. W kolejnym odcinku będą żniwa rzepaku... I będzie na pewno wapno. Po jęczmieniach robione. A czy jeszcze coś będzie na odcinku? A raczej nie. Dzisiaj będzie dokończenie ścianek losów i gnojowica na tej łące. Chociaż... Nie muszę gnojowicy robić. Może na jakieś pole wywiozę, a tutaj jest zbytnie pole, a nie mam. Ewentualnie z około gospy, co jest. Dobra, pomyślę. Chciałem gnojowicy to zrobić, a to jest przeazotowana nawet ta łąka. Bo łąka tam wymaga 60 kg azotu, a tutaj jest 115 aż rzucone, więc mamy jeszcze dobre dwa pokosy. Więc trochę przeazotowałem tą łąkę. Nieważne. No i widzicie. Z 86 kostek.
Na leśniku? A dokładniej 87. I tam było 15, więc 102 kostki? Coś takiego. Tak wychodzi, że 102 kostki nie wyglądają. A czy wam to wszystko wejdzie do stogu? O, zaraz przy okazji, no zaraz zobaczę, czy mi wejdzie do stogu to w ogóle. Że powinno wejść, no bo tam było 250 chyba jeszcze. Gdzie jest ten stog? 253 na 406. 100. No, wejdzie. Jeszcze będzie miejsce. No i dobra, no beczułka miała być używana, ale 40 kilo za to. To jest jeszcze dobre pH. No i tam było. Jest jakaś taka. Tu jest jeszcze w porządku. Dobra, to te pole zostaje jeszcze. To też jest dobrze. Na obszarze jest dobrze, a tutaj gdzie było. Aha, dobra, dobra, zdjęcia to tak jest. Kiedyś jak mi trochę wapna została, no to tylko tam naokoło rzuciłem, a tutaj już nie zdążyłem. Znaczy, no nie tyle to nie zdążyłem, bo już nie było. Po prostu z czego nie było. Już tego nazbierać, więc. Tak to wygląda. No, i znowu się zapatrzył. I znowu sąsiadowi w łąkę. Znaczy w łąkę. Nie w łąkę, tylko w ten. Tutaj sobie kresem stanę i będę stał. Dobra, 3, 4. Raz, dwa to pozbieram. Bo robotka musi iść. Chciałem sobie jak najwięcej zrobić, ale chyba sobie zrobię, ale na tamtych dwóch polach koło gospy i tyle. To będzie przynajmniej blisko dołożenia, to akurat. Może miało być na łąkę ogólnie, ale jak widzicie, to jest 80 kilo w tym miejscu. A tam gdzieś na brzegu, tam na wie... O, tu nawet wejście przez chwilę pokazało. Gdzie 100, 115. Zależy, w którym miejscu tak naprawdę to. O, od kiedy te kostki wypadają z ręki? Albo może... Może przez to, że po ziemi je ciągnę. Właśnie. One wypadły dlatego, że po ziemi ciągnę. Bo jak jest w powietrzu, to ona nie ma szans, żeby wypada. No widzicie? Bo tak to jak mam w powietrzu, to ona nie ma szans, żeby wypada. No i dobra, zaraz jeszcze idę... Ogólnie tak myślę, że dzień po dniu macie siano kosy, no ale... Bo wczoraj, czyli we środę był... Był odcinek z M-Klika. I też robiłem siano kosy na nowujące. Czyli można powiedzieć, że praktycznie ta sama akcja. No, tylko tam oczywiście... To wiadomo, że M-Klik to jest co innego. I tutaj sprzęt też jest co innego. Bo tu jest polski sprzęt, no i tutaj na... Jakby nie było, na trzy odcinki sobie te siano kosy rozbiłem. Bo w pierwszym skosiłem... Jak to było? W pierwszym zasiałem kukurydzę i skosiłem trawę. Tak było, tak. W drugim przewróciłem... Siano oczywiście. Znaczy wtedy jeszcze była trawa, ale przewróciłem to na siano. Przewróciłem to na siano i... I pojechałem kosić jęczmień. A teraz w trzecim odcinku zgrabianie, prasowanie i zbieranie. Jeszcze do tego jakaś tam szybka akcja gnojowica. Która nie powinna zbyt dużo zająć czasu. Nie, no tam nie będę biegał aż pod całą zagrodę, bo to jest trochę daleko do biegania. Tam sobie zrobię drugie kółko, bo i tak to nie wejdzie, i tak to nie wejdzie. Na jedną przyczepę. Dobra, więc... No, super. Trzeba podjechać sobie trochę do przodu.
No nie będę taki kawał biegał, no to jest to samo. Dobra, tu sobie stanę i tu będzie odpowiednie. Ty diable, no. 30 kostek już jest zebrane, więc dość to idzie. Może nawet trochę przydaleko podjechałem, chociaż... A, trochę przydaleko, bo... Tutaj te dwie ostatnie kostki trochę daleko są. No ale dobra, tyle to już przejdę. To już będzie trochę bliżej. Ale... Co jest? Jakaś aktualizacja była, czy co? Że tak to wypada z rąk. Przecież to tak nigdy nie wypadało. Że to jak trzymało w ręce, to już nie puściło. Przynajmniej ostatnio tak miałem. Że dopóki sam nie odkliknąłem jeszcze super siły, no to... A, bo ja nie mam super siły. Dobra, zapomniałem. Ty. Ja nie mam super siły włączone. To jest zwykła farmingowa siła. Właśnie. Dobra, nieważne. Tak jakbym sobie włączył super siłę, to by mi to nigdy nie wypadło. A to jest farmingowa siła, no bo ja tutaj nie włączałem jej, no bo nie potrzebowałem. Właśnie, już teraz sobie przypomniałem, dlaczego to tak jest. Jak w sumie łąkę też można by było złapnąć, nie? Tak, to jest wina tego, że to jest zwykła farmingowa siła. Że to z rąk wypada. A nie, że... Super siły nie ma. No bo nie mam super siły odpalonej. Czy tam tryb Pudziana, jak to jest napisane w modzie... W modzie Easy Development Controls. Jest napisane tryb Pudziana, ale... Wiadomo co chodzi. Jak to zawsze mówi MST, 300 chłopa. Przynajmniej 19 tak mówili. Teraz im to chyba trochę przeszło. Ale to tak... No wiecie, to tak jest. Jak się ma jakiś fajny, ulubiony tekst, to się go gada cały czas, a potem... Tak wiecie, tak do 3 miesięcy, 2-3 miesięcy, bo potem to już się albo znudzi, albo... Znaczy, no zapomnieć to nie zapomnie, ale... No wiecie co, później się znudzi i się nie chce tego gadać i tyle. Cyk. Dobra, fajnie to idzie. Wiadomo, na multi by to chyba lepiej trochę poszło. Bo w dwóch zbierać to zawsze lepiej idzie niż samemu. No ale. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się macie. Jakoś tak to się. Jakoś tak to było. Dobra, w sumie to mogę nawet tą kostkę zostawić, co teraz po nią poszedłem. Bo i tak drugi kurs będzie i tak. Teraz po całej długości pola będę zbierał. Szerokości, przepraszam. Nie długości. Żeby tu już nie nawracać. Bo jeszcze stąd z cienia jedną kostkę wezmę. Żeby na pewno o niej nie zapomnieć. No wiecie, to potem się wala wszędzie. Pewnie jakbym sobie lokalizację kostek włączył, no to bym miał pełno punktów na tej mapie. No ja wiem, bo jak zbierałem kostki kiedyś na tej mojej starej łące, jeszcze tam, gdzie teraz pszenica rośnie. To tam dopiero tych punktów było nawalone. Jak ja to miałem zbierać po odcinku, czy tam na odcinku to zbierałem, nie po odcinku ja to chyba zbierałem. A tam tyle tych kropek było, a tam chyba wtedy z 200 kostek zebrałem. Ale 180 na pewno. Tam chyba 180 kostek było nawet. Więc tam dość było tej trochę. A to nawet dobrze, że tu trochę mniejsza łąka, bo tamta była za duża już. No i tak tego nie skarmiłem. Skarmiłem jakieś 100... Tamtego czasu karmiłem jakieś 100... 100 kostek? A 100 kostek to jest 50 ton. A ta łąki już nie ma 2 sezony. Więc no, tak to wygląda. Sześćdziesiąt 68. A wiecie co, dadę do końca i będę kończył zbieranie na tą przyczepę. Się pojedzie to wysypać i będzie drugi kurs. A będzie prawie pełno. Chyba, że będzie pełno, czekaj.
Ale nie będzie, bo jeszcze. Nie, bo co trzy kostki zostały, dobra. Jakby zostało 7, to by było pełno, ale zostały 3, czyli już jedna. Więc dość dobrze to jest, dość dobrze obliczyłem sobie tą długość. Ale odrzejapy. Co jest, te kostki są takie ciężkie, czy co? Bo ja do cholery nie rozumiem tego. Czwórka też najmocniejsza była wtedy i też miała duży problem. Ten to w ogóle ma ciężko się rozbujać z tym czymś. Ja nie wiem, co tu jest grane. Czy te kostki są naprawdę takie ciężkie, czy co? Dobra, B, Y. I teraz całą przyczepę znowu ręcznie zwalać. No bo oczywiście daleko podjechałem sobie od triggera. Ale patrzę, że zwalanie jest 3 razy szybciej. Gdyby faktycznie to się jeszcze zwalało. No dobra, cyk, pyk. Mówię, super siła by była, to bym to wytrząsnął. Prawdopodobnie zamiast kostki to bym przyczepę złapał. Znając życie. Znając życie tak by było, żebym złapał zamiast kostki tę przyczepę. To by na pewno wyszarpnęło wszystko. Dobra. Cyk. Dobra, złapię tę kostkę. No dobra, może zwalanie jest zawsze szybciej. O, ja tak powinienem robić, żeby to bardziej realnie było. Tak, łapać i rzucać. Łapać, 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 rzucać. Dzisiaj ciekawy dzień w ogóle w farmingu, z tego co widzę. Nie, to nie chodzi o to, że czerwiec, tylko. Tylko to, że dwa odcinki się na kosu będę robił dzisiaj. Ale bywa i tak, nie? Ale spokojnie pójdę na Hoyt-Baeron. Bo po odcinku na pewno pójdę sobie tam ogarnąć, znaczy dokończyć ogarnianie. I tam. O, nie wiem, co to będzie wydawać. Bo tam jest posiane. Tam chyba będzie musiał być lipiec już. Bo w czerwcu. Soję mam do sprzedaży, ale tego chyba raczej nie będę pokazywał. Albo zrobię tak jak zawsze, czyli się przywitam w czerwcu. Sprzedam oczywiście tą soję. No i prześpię się na odcinku. Aby był lipiec, tak? Żeby można było rzepak kosić. Tak chyba najprawdopodobniej będzie to zrobione. Bo nie widzę jakiegoś innego, lepszego i szybszego sposobu. Nie wiem, ile tam kostek zostało, ale tam chyba około 20 kostek zostało, więc ja to pojadę zebrać jeszcze. No bo, a nie, w sumie 28 minut, to lepiej by było, jakbym już sobie zapił beczkę. Ale zobaczę, pomyślę. Cyk i pyk. O! Dobra. Pozycja pracy jest. Fajnie, jakbyś nie zarobił jeszcze w własnym silo, to by było dobrze. Ale dobra, teraz dwa zbiorę. Bo te 20 kostek to tak nie zbiera się długo jak 80 kostek. No co jest w tej grze, że zawsze muszę tutaj komuś przyzwonić. Za każdym razem. Co tylko na tej serii. Założę, że tylko na tej serii. No bo tylko na tej serii, że tak naprawdę posłać. Bo najczęściej na kliku to albo już jestem na polu, albo jak jadę, no to ja tam bardzo rzadko jeżdżę. Tak sobie zbieram te kostki już. Nie to, że mi się nie chce.
Wiadomo. I tak na miniaturce będzie kiedyś z beczką, no to niech mi się przewinę 30 razy. A najprawdopodobniej po odcinku bym tak zebrał te kostki. To jest nawet więcej niż pewne. Już jest 20 kostek. No pójdę sobie po te kostki, już te 3. 4 w sumie. No to aby już nie wracać po nie tam. Jakby tylko jechać, odczepić przyczepę tam i tyle w temacie. No i dobra. Dobra, trzeba tu wrzucić te 3 kostki i tyle. Jest już 19, więc prawie. Dobra, chyba wszystkie zebrane. No 27 kostek i tam było 75. No to dało 102 kostki, no czyli wszystkie są pozbierane. Czyli tak jak mówiłem, 102 kostki. Dawaj, dawaj, dawaj. I w prawo. No, dobra, wciągnęło parę kostek. To jest teraz ładnie poukładane to. Można ładnie to pospychać. Właśnie o tym mówiłem, że może to ładnie pospiechać. Taki rozładunek to ja lubię. Żeby się... To chciał się przepaść, to też byłoby dobrze. Dobra, i rozładowane 30 kostek. Znaczy no 27 dokładnie. Ale jest rozładowane, rozładowane. Oczywiście super siły, tak jak mówiłem, nie mam włączonej, więc... Nie podejdę sobie, nie narzucę sobie case'a. No i dobra, odczep mnie tu. I dawaj. Do Lizarda. I trzeba te dwa pola raz dwa nawieść. No i widzę mi tyle. Co się stało z tą beczką? A, tu jest pełność. A, w case jeszcze nie ma setfowo ustawionego, no właśnie. W ogóle nim nie jeździłem. 40 kilo tutaj jest dorzucone. Na tym kawałku. Będzie dorzucone, a tutaj nie wiem, czy nie ma tyle. To na dwa razy będzie zrobione. Też 40 kilo, okej. Okay. To będzie szybka robota. 40 kilo to nie jest jakaś duża dawka. Więc jakoś to zbytnio tego nie ucieka. Dobra, pojadę tutaj w koło kościoła. No, wiem, że dużo czasu stracę na tym obrocie, ale... No, no, niech już będzie, tak? No i odpalamy beczułkę. Tutaj było trochę szerzej na dole. Ale to tam nic nie robi. No i wracam. I tak tylko dwie beczki pewnie na te pola, a dwa wyleję, więc... Więc tak nie za dużo. No to 40 kilo, to widzicie, co to jest. Reszta i tak na wozu będzie dorzucona i tak. Tutaj prawdopodobnie będzie to leżyła. Bo przydało... Bo... No wiecie. No bo gnojowica to jest takie płynne bardziej. Bo to jest płynne, ale dobra. Tylko teraz nie zabłysłem, ale... Chodzi mi o to, że to tam... Wsiąknie glebę, tak? Na obornik to jednak takie duże... Kuku leżą. Więc no. Więc obornik nie zniknie ci. A obornik będzie. Znaczy, no wtedy lepiej by było przetalerzować, nie będzie przeorać, ale.
Ale zawsze pamiętam na to na YouTube. Zawsze orka po oborniku. Żółwkami też widziałem, że jeździ, ale to rzadko. Najczęściej orka była po oborniku. Dobrą sprawę. Tyle tych gnojowicy, że ja mogę na każde pole sobie to wywieźć. Dlatego ja mi brakuje pól. Jak widzicie, mi brakuje pól. Mi brakuje pól po prostu i tyle. A teraz chyba zrobię taki trik, że jak będę chciał rzepak siać po. A nie, po kukurydze nie uda mi się rzepaku znać. Dobra, przepraszam. Bo to będzie ziarnówka, a nie kiszonkówka. Jakby była to na kiszonki kukurydza, to tak, to by się udało. To nie mówię, że nie, bo by się udało. A tak to się nie uda. No i dobra, dwa pola rozlane, raz, dwa. Szybka akcja, jedna. Widzicie, myślałem, że dwie beczki rozleję, a rozlałem jedną i tyle. I tyle mnie tu widzieli. No i dobra, ja wam powiem tak, dziękuję za oglądanie tego odcinka, 40 minut, znaczy no 37 prawie, więc dziękuję za oglądanie, na razie, cześć i pa pa!